Dobra, słuchajcie, teraz będzie taki teścik tej konsolki, którą właśnie kupiłem na Oliksie za 200 zł. Powiem wam tak, zamontowałem tutaj czujnik, postaram się pokazać kamerkom, o co chodzi. Na razie w takim małym okienku. Tutaj jest nad mocowaniem tego appu całego. I to jest czujnik temperatury. Aj, chcę ustawić tutaj kamerkę. Tak, żeby była mniej więcej pokazywała wam, jaka jest temperatura na obudowie tej konsoli. Dokładnie w środku nie zmierzę temperatury, ale zrobimy takiego testa, ile wytrzyma konsola, czy się w ogóle wyłączy. Temperatura jest 62 stopnie prawie. Także lecimy ze Star Warsami. Ja sobie tylko przełączę może telewizor pod... Wyjście po prostu z HDMI grabera pod telewizor, bo będę miał zero opóźnień. Jezu, jeszcze mi się ten menu. Chwila, bo nie mam pilota do telewizora i muszę tutaj z tyłu przyciskami na ślepo operować, i to jest masakrycznie nieintuicyjne. Ja tylko się przełączę na. Oj, chyba mi się konsola coś krzaczy. Na HDMI 3. Okej, dobra, jestem. No to co, lecimy z koksem. Zobaczymy, czy długo da się pograć. 62 stopnie. Na razie jest w menu 62. Graj w kampanię. Żołnierz, badacz. Siły specjalne, żołnierz. Skup się na fabule scenarii, walka nie sprawia trudności. Okej, badacz sobie wezmę. Zobaczymy, jak będzie temperatura zachowywała się podczas grania w grę. Mam nadzieję, że się wszystko dźwiękiem nagrywa z konsoli i z mikrofonu. Na razie stabilne 62 stopnie. Wszystko jest przylepione na taśmę kaptonową. Ale powiem wam tak szczerze, że mam takie wrażenie, że jak dotykam palcem, to jest bardziej gorące. Chociaż wiadomo, skóra inaczej odczuwa ciepło niż czujnik temperatury. Nagrywane w formacie MJPG, czyli będzie troszeczkę gorsza jakość. Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Grafika fajna. Siły specjalne. Aiden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Fajne mają te czapki. Daj mi ten kod. Z jakimś takim, z jakąś kamerką, nadajnikiem. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Policji powinni takie zrobić. 62,6 stopnia. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. No, 62,4. VZ 626. Co mi tu mówi?
droid taktyczny AID-10. O wiele bardziej zaawansowany niż AID-9. Nie będzie łatwo się do ciebie włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostępu do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten AID-10 jest wyposażony w elektrooście. Który nie działa, gdy droid jest dezaktywowany. Póki nie usłyszy kodu dostępu, jest niegroźny. Czy mogę zasłuchać? Proszę, daj mi pracować. Chyba usłyszał. Zrozumiano. Zamilknę do chwili, aż zakończysz masakrowanie tej taktycznej jednostki AID-10. Zdaje się, że AID-10 został aktywowany zdalnie. A, jestem droidem. Fajny ten droid. Takie powinny być drony. Nie mów, że jeszcze mogę ruszać kamerką. Nie, tu mam widok z kamerki. Okej. Pomimo, że na razie temperatura stabilna jest, 62 stopnie. Konsola działa, o dziwo. O, oh, fuck. Na prąd trzeba uważać. Wow. Gdzie ona jest? Wskaźnik wydziału bardzo zmienia się o twojej obecności, gdzie pulsuje, będzie to alarmowanie. Dobra, czyli nie dam się. Nie mogę dać się wykryć. Oh fuck. Ale ten kurde. Świetny jest ten robocik. Wow. Szybko, szybko. A, wyleciał gdzieś na zewnątrz. Naciśnij L1, R1, aby wykonać skanowanie. L1 i R1. Ale skanowanie czego? Aha, czyli ty. Blokada. Trzeba wyłączyć ją w jednym z ich terminali. O ja. Gdy skończysz. Jak to wygląda? Miałeś rację. Złącze zasilania tego działa jest spalone. O kurde. Znaleźli mnie.
Szybko, szybko! Ale dałem dupy. Ale konsola nadal działa. Nieźle. Trzeba wyłączyć ją w jednym z ich terminali. Daj znać, gdy skończysz. Kurde, ale tu trzeba uważać. O fuck, tam idzie. Tam mam skakować. Czekam, aż on sobie gdzieś tutaj pójdzie. Jeszcze jakiś robot tu łazi. Come on. Jezu. Niech on stąd idzie. Ja pindole. Nie no, temperatura stabilna, jestem w szoku. No co, się nie włącza, to jest najważniejsze, że można sobie pograć. U, coś czuję, że to będzie prądowo. Chociaż nie, nie ma. Jest, dostałem się do mojej pani. Powiem wam, że z pół godziny spróbuję przynajmniej pograć. Patrzcie, jak ona ma tego robocika fajnie schowanego. Głośno i wyraźnie, komandor Wensio. Dobra, teraz już mogę. Przechodzę do centrum łączności. Przyjąłem. Gdy już znajdę i zniszczę wykradzioną wiadomość Imperium, dam wam sygnał do ewakuacji. Wow. Strasznie lubię klimaty Star Warsów. A to on jej hakuje te wszystkie drzwi. Co z tobą zrobić? Na razie, bądź cicho! Jak ją załatwić? Nawet nie wiem, jak się jeszcze tutaj bije. Jaki wałek. Dobra. Temperatura spada, 60 stopni? Jestem zaskoczony, mile. Kucają. Czy nie mogę go zaatakować? Muszę go ominąć. Fajnie ten droid. Chciałbym mieć takiego. Naprawdę. Jaki walk? Ja tutaj nawet nie mogę. 59,9. No nie no. Porażenie. Czyli co, mam drona użyć? Głośno i wyraźnie, komandor Wensio. Samo pole. Przechodzę do centrum łączności. Przyjąłem. Gdy już znajdę i zniszczę wykradzioną wiadomość Imperium, dam wam sygnał do ewakuacji. Droidzie, otwórz cele.
Naciśnij R3, aby przekonać wroga. R3. Aha. No ale fajnie! Rebelianci wiedzą, że dało się im pani złapać? Nawet o tym nie pomyśleli. Jezu! Uwielbiam tą grę. Fajna jest. To by było zbyt podejrzane. Jeśli to ma się udać... Kiedyś grałem na PS1. Star Warsy. Pamiętam, jak księżniczkę Leilę gdzieś tam przetrzymywałem, żeby ją uchronić. O kurde. Nie wierzę, że to się w końcu dzieje. Nie ekscytuj się za bardzo. Zmierzamy do największą we twojej życiu. O kurde. Droid naładowany. Hakuj! Hakuj malutki! Ten głos tego... Droida czy jak tam? Kurde, gdzie mam tu iść? A. Oho. Headshot! Pięknie. Czyżby tam mi ktoś biegł? Agencie Husk, dotarłam do centrum łączności.
ewakuacji. Zrozumiałam. Ciebie nie będę rozwalał. Mówią, że... Zlokalizowałam zaszyfrowaną wiadomość. A, porażenie obszarowe, że w obrębie jakiejś tam... Come on! Uciekaj! Czasami trzeba uciec. Droidzie, hakowanie. No. Ale pięknie. Mój ty droniku kochany. Oh fuck. Co teraz? Oni szukają mnie. A ten dron się wolno ładuje. No, a tą giwerę ma dobrą. Sorry guys. Thank you.
Musiałem go rozwalić, bo... Kurde, jeszcze ktoś mnie z tyłu atakuje. Oh fuck. Fuck! Trzeba stąd krzaniać! Jezu, ciekawy jestem. My god! Yes! Udało jej się. Ha! Piękne! Ty! Przechwycimy ją. Piękna misja. Medal będzie. I rozwalą go. Nie. Nie zdążyli. Komandor na pokładzie. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko. Obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Jezu, chcę odwiedzić tu jakąś kurde planetę fajną. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona. Temperatura 54 stopnie, no. Nie, 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 nie. Aż trudno mi w to uwierzyć. 53 stopnie. Czy nagrywa to? Endor. To słuchajcie. Jakby tą konsolę potraktować ciekłym metalem. Ty durniu. Wezwać oddział Inferno. Już. Słuchajcie, 52 stopnie. Admirale, ale nie schwytamy sabotażystów. Co z generatorem pola ochronnego Gwiazdy Śmierci? I to jeszcze jest gra nie zaktualizowana. Bo pobiera się aktualizacja 52 giga. To ci prosto z płyty. Słuchajcie, ta gra fajna jest. Lubię takie klimaty, wręcz uwielbiam. No nie mówcie, że taka grafika będzie. Powiedzcie generałowi Solo, że to potrwa. Odzyskamy, co się da. Arabia,
Seryjna szpica. Przedłuża czas aktywności po pokonaniu wroga. Jak na razie konsola, kurde, chodzi... No, temperatura spada do 53 stopni. Pięknie. Czyżby, kurde, ten... Można było jakoś na niej jeszcze sobie pograć, fajnie. Tak, trzeba tutaj chłodzenie. Przede wszystkim trzeba zrobić zarąbiste chłodzenie na ciekłym metalu. I podejrzewam, że to dosyć sporo pomoże. Sporo do gry. L1, R1. A czego ona mi rzuca granatem, kurde, jak chcę skanowanie zrobić? Podskoczyła do 56. Ale tutaj była rozwałka. A, tam jest mój ten. Porażenie. Idź go poraź. O kurde. Ale ktoś dostał. Kurde. Pięknie dostało. Ile? 50-60 stopni. Przegrupować się i zaraz ruszamy. Przegrupowanie. Czysto? Komandor. Dobra, to jeszcze nie wszyscy. Dowódcy rebelii musieli ruszyć dalej. Też powinniśmy. Platforma czwarta obok. Jest tam jakiś prom?
Nie, tylko myśliwce Taj. Nawet lepiej. Zachowajmy ostrożność. Nie wiemy, ilu tu może być rebeliantów. Nie, załatwimy ich tak, jak całą resztę. Rozprawimy się z tym ścierwem raz na zawsze. Co to się stało? Otrząsnąć się. Nie czas na stypę. Musimy się stąd zabierać. Nie, no nie mówcie, że rozwalili moją tą. No wiecie co, ja gram na bardzo słabym telewizorze, 32 cale, który ma rozdzielczość 1366 na 766, czy jakoś tak. Czyli to jest taki typowy HD ready. Ale to na full HD by fajnie wyglądało. Przede wszystkim by była grafika bardziej ostrzejsza. Bo tutaj jednak widać trochę tego ziarna na tym telewizorze. I nie wiem, jak jeszcze po aktualizacji będzie ta gra wyglądała. Ale gram już troszeczkę nawet długo i konsola działa. Także jest fajnie. Dwie stówy. Na uratowanie takiej konsolki. Kurde, jakbym miał sprzęt taki, który by mi chociaż pozwolił ściągnąć te apu, to bym zrobił bez problemu przekulkowanie. Zmierza do pani wrogi patrol. Dziękuję, agencie Miko. Zajmiemy się. Tylko to trzeba naprawdę odpowiedniej temperatury użyć, żeby nie przegrzać apu, płyty tym bardziej. Myślę, że maksymalnie bym użył temperaturę, nie wiem, 240 stopni. Okej, czas na zabawę. Tego pierwszego wyeliminuję. Headshot. Tego drugiego, tamtego trzeciego, aj, jeszcze jeden gdzieś, chodź tu, chodź tu, chodź. Kurde. Dziękuję ci, droidzie. Jesteś niezastąpiony. Odkryłem zasadzkę rebeliantów. Straciliśmy prom i jesteśmy wypierani. Kontynuuj świat, zobaczymy, co da się zrobić. O kurde. Cieszę się. Kurde, przez takiego dupka straciłem trochę życia.
Ale mam Streeta. Kurde, znowu ten dupek. No nie. Ohohohoho. Wyrzutnie rakiet sobie zostawię na później. Ale rozwałka. Słuchajcie, świetnie się gra w tą grę. 62 stopnia. Oficjalnie w związku z tym moją usłyszenie są w stanie rozmieszczać mierzyczki obronne. Mamy być twoim priorytetem, czyli muszę ty, kurde, bagatów pozwalać. Gotowość, agencie Husk. Headshot! Headshot. Headshot. Come on, baby. Ale popatrzcie, on w ogniu wstał i się nawet nie zapalił.
stanę przy platformie. Czekam na panią i Haska, zanim ruszymy do notarcia. Idziemy. Nie, 61 stopni. Agencie Miko, Wels. Pani komandor, rebelianci na platformie czwartej. Trzeba będzie ją odbić. Chyba jesteśmy na to gotowi. Żołnierze! Odbijemy platformę i opuścimy ten księżyc. A potem odpłacimy się rebelii. Tak, pani. O kurde. Tu będzie zaźna, czuję. Myśliwce TAI są na najwyższym poziomie. Nie uda nam się, jeśli nie załatwimy wszystkich rebeliantów w okolicy. Zatem tak właśnie zrobimy. Agencie Hask, za mną. Czekam na komendę. Otworzyć ogień! Jak dan dupy? Zdanie. Dobra. No nie. Pani komandor, rebelianci na platformie czwartej. Trzeba będzie ją odbić. Chyba jesteśmy na to. Najgorszy jest ten kurde, co tak chodzi na tych dwóch nogach. Potem odpłacimy się rebelii. Tak, pani komandor.
ocalać są na najwyższym poziomie. Nie uda nam się, jeśli nie załatwimy wszystkich rebeliantów w okolicy. Zatem tak właśnie zrobimy. Otworzyć ogień! Ja pierdolę! Dobra, sorry za przekleństwa, kończę tą na razie gierkę, konsola chodzi, nie wyłącza się, temperatura więcej nie skacze, także myślę, że jeszcze tylko wejdę do menu. Jak tu się sejwuje w ogóle? Nawet nie da się zasejwować. Dobra, wejdę do menu. Wstecz. Aha, dobra. Mam nadzieję, że mi tą misję zapisze automatycznie. Ja zakończę grę. Zamknę aplikację. I zobaczymy, czy po uspokojeniu się temperatury konsola się nie włączy, bo nieraz może być coś takiego jak szok termiczny. Że jak temperatura zacznie spadać, to konsola wtedy może się wyłączyć. Ale słuchajcie. No chodzi ta konsola na razie, bez problemu. 60 stopni, myślę, że to nie jest jakoś jeszcze tak tragicznie. Na samym rdzeniu pewnie jest wyższa. No ale nie wyłączyła się, jak na razie. Ja się przełączę teraz na OBS-a, żeby po prostu zakończyć to powolutku. Ile nagrywałem? 54 minuty, no czyli godzinka, tak. Godzinę katowałem konsolę bez wyłączenia się, super sprawa. Ile mamy? 54,7 stopnia. Fajnie. Cieszę się. Zastanawiam się, wiecie co, czy zrobić coś takiego, że tamtą dobrą sprzedam konsolę, a tą sobie zostawię tak do testów, jak mi się coś popsuje totalnie, to wtedy bym spróbował wymienić może ten napój sam. Nie wiem. Mam taki mały podgrzewacz, może on tam by troszeczkę pomógł. No ale to jest jednak, no już naprawdę nie jest zabawa. Tylko to już robią naprawdę dobrzy goście. A gdyby mi się to udało wszystko zrobić bez uszkodzenia płyty, no to mogę powiedzieć sobie, że stary, zrobiłeś dobrą robotę jako amator. I powiem wam taką ciekawostkę, zaktualizowałem tą konsolę do firmware'u 8.0.0. Wiecie dlaczego? Bo były problemy z zainstalowaniem YouTube'a na przykład. 8.0.0 jest. A jest chyba 8.0.1 nawet z tego co pamiętam. Z tego co widziałem.
Właśnie, muszę poszukać firmware'u 801. Patrzcie, temperatura spada, 50 stopni. YouTube'a na tej konsoli bez problemu mogę oglądać. Także tutaj konsola nie ma jakiegoś większego obciążenia. No i co mogę powiedzieć na zakończenie tego filmiku? Udało się tą konsolę uruchomić przede wszystkim. Myślę, że tutaj zastosowanie ciekłego metalu by było bardzo dobrym pomysłem, który by pozwolił na odciągnięcie tego ciepła jeszcze efektowniej. I tym razem wiecie co, bo ja tutaj włożyłem termopady 1 mm, troszeczkę za grube one są. Musiałbym się zaopatrzyć w termopady 0,5 mm. I co mogę więcej powiedzieć? Troszeczkę zmodyfikowałbym jeszcze tą obudowę tak, żeby zrobić malutkie otworki w obudowie, żeby to ciepło może lepiej wychodziło. Może też postawić ją na jakąś podstawkę chłodzącą, która by wyciągała te ciepło z konsoli. W każdym bądź razie myślę, że konsolka jest do uratowania, bo ona działa, jak widzicie. Przez godzinę czasu mi fajnie działa. Nie wiem, jak na dłuższą metę. Ale na razie działa. Dobra, na tym kończę te nagrywanie o tej PS3. Także pozdrawiam, trzymajcie się.